Polsat poinformował o szczegółach tragedii, do której doszło w ubiegły piątek podczas wesela, które odbyło się w podwarszawskich Markach. W najważniejszym dniu w życiu nowożeńców doszło do wstrząsającej zbrodni. Głos w tej sprawie postanowił zabrać pan młody. To, co powiedział, wstrząsnęło widzami stacji Polsat, w reportażu Zabójstwo po weselu w Markach, przygotowanym przez Karolinę Soczewkę, poinformował o szczegółach tragicznych zdarzeń, do których doszło w ubiegły piątek. Wesele, które odbyło się w domu w podwarszawskiej miejscowości, zakończyło się wstrząsającym morderstwem. Sprawą zajmuje się już Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Polsat przekazał szczegóły dotyczące zbrodni na weselu w Markach. Dzień wesela od początku nie przebiegał tak, jak planowali państwo młodzi. Zły humor świadkowej dawał się we znaki wszystkim biesiadnikom. Powodem jej zdenerwowania miało być zachowanie 48-letniego partnera, który rozmawiał z inną kobietą. Sytuacja między parą była tak napięta, że druhna została wyproszona z uroczystości. Pijana 24-latka spełniła prośbę państwa młodych, ale wkrótce wróciła po ukochanego. Karolina psuła całą imprezę i zamiast się bawić, robiła co chwilę problem. Była wściekła na Piotra, bo któraś z pań szeptała mu coś na ucho. W końcu wyłączyliśmy muzykę i powiedzieliśmy, żeby wyszła, bo psuje przyjęcie, mówił jeden z gości w rozmowie z Super Expressem. Do zbrodni doszło dzień później, po poprawinach. Karolina DZ weszła do pokoju, w którym spał jej partner i wbiła mu nóż w serce. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze policji, którzy aresztowali 24-latkę. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Polsat donosi, że prokuratura wystosowała je także wobec nowożeńców, którzy mieli pomóc w zacieraniu śladów zbrodni. Druga fala koronawirusa i kolejny lockdown? Szef kancelarii premiera wyjaśnił, jakie plany ma rząd. Zacierano je nie tylko w obrębie mieszkania, ale również na zwłokach. Wobec dwóch osób sąd nie zastosował środka o charakterze izolacyjnym. W naszej ocenie taki środek musi być stosowany, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Praga Południe w Warszawie, Marcin Saduś. Wkrótce prokuratura zdecydowała się wycofać z tej decyzji. Para została wypuszczona na wolność. Pan młody, w rozmowie z Polsatem, skarżył się, że to zarzuty były formą nękania przez organy ścigania. Mężczyzna tłumaczył, że nie był świadkiem zbrodni. Wszedł do pokoju, kiedy 48-latek już nie żył. Wyznał, że widział nóż wbity w serce świadka. Prokuratura do tej pory nie podała do informacji publicznej motywu przestępstwa.
Źródło: Polsat News.